Proszę nie dotykać tego sprzętu, radzę pan. Dobrze, proszę tylko nie dotykać tego sprzętu, radzę pan. Proszę się odsunąć. Radzę, żeby pan nie dotknął tego sprzętu. A co pan chowa? Agresję pana kolegów? Co pan ukrywa? Przecież mogę stać tu, nie musi pan zasłaniać tego. Zostawcie człowieka! Jego to boli! No to trzeba było nie podłazić pod rurę. Przepraszam, ja nie wbiegam. Co się pan? Ja nie. Się pan troszeczkę odsunę. Proszę się odsunąć troszeczkę. Dobrze? Niech pan nie dotyka, bo już. Niech pan... A wycieka! Jest nielegalna! Jak pan nie szarpie kolegi, tylko niech się pan wylegitymuje, jak prosimy. Jeśli on się nie wylegitymował, to chyba nie jest strażnikiem ani żadnym funkcjonariuszem. Ale on teraz odchodzi. A czy pan mógł podać numer? Proszę wrócić do wyznaczonej strefy. Ale proszę pana, żeby pan się wylegitymował. Ja proszę, żeby ale tu panowie wyznaczyli właśnie, tu są tabliczki, tu jest ta strefa. Proszę pana strefu. Tu jest ta strefa. Ale tu jest ta strefa, jesteśmy. Ale czy pan mógłby się wylegitymować? Ile razy trzeba prosić? Pan odmawia pan podania numeru służbowego, wylegitymowania się, czy przeczytać panu. No przynajmniej pana twarz ustawę. Mamy, nie? No. I co panu obowiązuje? Proszę bardzo. Bez legitymacji straż zatrzymują ludzi w lesie. To znaczy nie musimy słuchać panów, jeżeli nie potrafią się wylegitymować, podać numer. Proszę wrócić do strefy bezpiecznej. Proszę wrócić. Proszę wrócić do strefy. Jak pan się wylegitymuje, ja nie wiem, czy pan jest strażnikiem. Jeżeli pan mi pokaże legitymację, to będę się stosować. Proszę wrócić do strefy. Ja nie wiem, czy pan jest strażnikiem. Ja nie wiem, kim pan jest. Pan pokaże legitymację, to wtedy będę wiedziała, że jest pan strażnikiem leśnym. Dopóki pan nie pokazuje legitymacji, to dla mnie jest pan przebierańca. Nic nie będę robić po prostu. Pan ma obowiązek legitymować się przed obywatelami, których pan wywlekał przed chwilą z lasu. Asia, przepraszam. Tak. Prosiłem panu policjantów, proszę po raz kolejny, czy może się wylegitymować tego pana, ponieważ nie jest strażnikiem leśnym. Nie wiemy, czy jest strażnikiem nawet leśnym, czy jest po prostu przebranym kimś i udaje strażnika leśnego. Gwarantujemy pani, że to jest strażnik leśny. Ale co pan zwalacie? Mam prawo zobaczyć legitymację. Ale ja nie mogę przekazać danych osobowych. Nie musi pan przekazywać, wystarczy, że go pan wylegitymuje, żeby jeszcze ślad pozostał. Mam prawo poznać numer służbowy tego człowieka. My byśmy chcieli tego pana oskarżyć o to, że nie dopełnił swoich obowiązków służbowych. Rozumiem, że pan będzie świadkiem, panie policjancie, że ten człowiek nam odmówił. Proszę nie wchodzić. Ale panowie przebierańcy, proszę nie robić tak. Strażnik leśny. Proszę o legitymację, proszę się wylegitymować. Czy może pan go wylegitymować? Nie musi pan nam przekazywać danych. Przepraszamy.